W XVII stuleciu niezwykle interesujące jest śledzić nie tyle rozwój samego madrygału jako formy koncertującej, ale tego, w co przekształcał się w innych formach. Było bowiem tak, że madrygał jeszcze pod koniec XVI wieku przyjął dwie postaci w zależności od użytego tekstu. Madrygał religijny i madrygał świecki, dominujący. Madrygał świecki w XVII wieku przekształcał się w coś, co przybrało w końcu kształt świeckiej kantaty. Kantaty solowej lub kantaty wokalno-instrumentalnej z wykorzystaniem solistów, zespołu wokalnego, instrumentów. Madrygał religijny zaś stał się nie mniej, nie więcej tylko XVII-wiecznym oratorium ze swoimi ustępami solowymi, ansamblami i chórami. Wiemy to między innymi z dopisków, jakie kompozytorzy umieszczali na zakończenie swoich wielkich wokalno-instrumentalnych dzieł w XVII wieku. Zarówno w XVII-wiecznych oratoriach, jak i w XVII-wiecznych serenatach, czyli małych operach, ostatni chór nazywany był Madrigale Ultimo. Fascynujące jest przyglądać się temu procesowi, a jeszcze bardziej zdumiewające jest zdać sobie sprawę, że wielkie oratoria, takie jak Mesjasz czy Stworzenie Świata, mają swój początek w niepozornej formie madrygału religijnego. W dzisiejszym koncercie usłyszymy 6 przykładów takich chórów końcowych, madrygałów końcowych, wieńczących formy świeckie lub sakralne, autorstwa najznakomitszych kompozytorów swojej epoki: Luigiego Rossiego, Marc-Antoine Charpentiera, Giacomo Carissimiego, Caspara Ferstera oraz Alessandro Stradelli. O mutacjo to madrygał, czyli chór końcowy, oratorium Caspara Ferstera Młodszego, Congregantes Filistei. Oratorium, które opowiada dobrze znaną historię walki Dawida z Goliatem. Ten chór, ten madrygał końcowy dzieje się właśnie w momencie, gdy proca wystrzeliła, a osiłek filistyński, Goliat, został powalony na ziemię. Obserwujący tę scenę lud Izraela najpierw zastyga w bezruchu, nie wierząc w to, co właśnie zobaczyli. Następnie śpiewa pieśń dziękczynną ku czci Dawida i ku czci, jak to jest ujęte w tekście tego madrygału, całego rodzaju ludzkiego.
Jerozolima wyzwolona, Torquato Tasso, była nieprzebraną skarbnicą tematów i opracowań tekstowych dla wszystkich kompozytorów barokowych i późniejszych. Zanim jednak powstała wielka i piękna opera Rinaldo Jerzego Fryderyka Händla, mieliśmy na świecie serenatę Alessandro Stradelli, Lo schiavo liberato, poruszającą ten sam temat. Temat miłości nieszczęśliwej Armidy do Rinalda. Armida, porwawszy Rinalda na swoją wyspę, uwięziwszy go, rzuca na niego czar miłości. Dopiero dwaj przyjaciele, którzy przybywają go stamtąd uwolnić, czar ten z niego zdejmują, po czym we trójkę uciekają z wyspy Armidy. Armida, biedna i zawiedziona, lamentuje. To jest mniej więcej osnowa dramatu, który dzieje się w serenacie Stradelli. Wspaniałej kompozycji, która kończy się czterogłosowym madrygałem. Madrigale ultimo, quando fu vergognoso, który podkreśla temat zarówno zawiedzionej miłości, jak i ucieczki z wyspy Armidy.
Luigi Rossi to postać nieco może zapomniana, ale jednocześnie osoba, bez której nie istniałaby forma barokowego oratorium. Jego oratorio per la Settimana Santa, czyli oratorium na Wielki Tydzień, to tak naprawdę pierwszy wybitny przykład włoskiej pasji muzycznej. Pasji do tekstu bardzo poetyckiego, nie wziętego żywcem z Biblii. Madrigale Ultimo, czyli ostatni chór tego oratorium, nazywający się Piangete, occhi Piangete, jest poetyckim lamentem nad zmarłym Chrystusem. Płaczcie, oczy, płaczcie, płaczcie nad synem, który cierpi i który umiera. Wzruszające opracowanie na 5 głosów wokalnych, dwoje skrzypiec i basso continuo, otwiera cały wielki rozdział muzyki pasyjnej w epoce baroku. Thank you.
Zaparcie się świętego Piotra to tytuł oratorium na pięć głosów i basso continuo autorstwa Marc-Antoine Charpentiera. Utworu w stylu swojego wielkiego mistrza Giacomo Carissimiego. Utworu, który jednocześnie, podobnie jak oratorio per la settimana santa Rossiego, nawiązuje do tematyki pasyjnej, do poetyckiego tekstu opisującego scenę i okoliczności zaparcia się Piotra wobec Jezusa. Finałowy madrygał, chór na pięć głosów i basso continuo, najpiękniejszymi możliwie nutami opisuje moment refleksji Piotra, gdy dociera do niego, że sprawdziły się słowa Jezusa przepowiadające jego zaparcie się. Marc-Antoine Charpentier, uczeń Giacomo Carissimiego, człowiek, który przywiózł partytury oraz styl swojego mistrza do Paryża. Człowiek, który sam pisał w stylu swojego mistrza, który tworzył oratoria w stylu Giacomo Carissimiego. Pisał również utwory sceniczne świeckie. Jednym z nich jest mini opera Actéon, poruszająca bardzo popularny wówczas mit, a właściwie historię z tego mitu. Oto Actéon, który jest zapalonym myśliwym, razem ze swoją drużyną wyrusza do lasu na łowy i przypadkiem zastaje Dianę, boginię,
ze swoimi towarzyszkami, kąpiącą się nago przy strumieniu. Bogini nie może wybaczyć tego Akteonowi, zamienia go swoim urokiem i czarem i magią w zwierzę, w jelenia. Tego jelenia rozszarpują wierne psy Akteona, psy myśliwskie. Widzi to drużyna towarzysząca myśliwemu i nie ma już nic innego do zrobienia, tylko lamentować nad losem swojego towarzysza. Ten lament Marc-Antoine Charpentier ujął w najpiękniejsze nuty, jakie można było sobie wyobrazić w trzeciej ćwierci XVII stulecia. Jest to madrygał, chór, który opiewa śmierć bohatera. Nie będzie już więcej Akteona. Zginął. Dożył wiosny swojego życia, jesieni już nie zobaczy. Thank you.
Plorate Filii Israel to przejmujący madrygał wieńczący oratorium Giacomo Carissimiego Historia di Jefte. Oratorium opowiadające wzruszającą historię córki Jeftego. Oto Jefte, wielki wódz i wojownik, przed wyruszeniem na bitwę z Amończykami składa Bogu przysięgę, że jeżeli wygra tę bitwę, złoży w ofierze pierwszą osobę, która wyjdzie mu na powitanie. Jefte bitwę wygrywa, a tą pierwszą osobą, która wychodzi na powitanie zwycięskiego wodza, jest jego własna córka. Córka, która dowiedziawszy się o przysiędze złożonej Bogu przez Jeftego, godzi się ze swoim losem, prosząc tylko ojca o pozwolenie na udanie się w góry, by opłakać swoje dziewictwo. Oto bowiem w jej przekonaniu nigdy już nie zostanie matką i śpiewając swój lament przeżywa ten właśnie dramat. Chór, madrygał, który potem następuje, jest cichym komentarzem do tego lamentu, wstrząsająco przejmującym w swojej wymowie muzycznej i tekstowej.